Siema Jadów, w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam 3 najlepsze ćwiczenia na uda. I właśnie, będą to 3 najlepsze ćwiczenia na uda, ale tutaj nie będzie stricte pośladków, bo są oczywiście ćwiczenia, które mogą bardziej zaangażować nasze pośladki, aczkolwiek te 3, które wymienię, również je zaangażują. Także odcinek na temat pośladków będzie w innym odcinku, tutaj skupimy się głównie właśnie na uda. Ok, mam 3 podstawowe wzorce ruchowe, jak chodzi o nogi, i jest to squat, czyli przysiad, jest to hip hinge, czyli jest to właśnie taki ruch z bioder, i jest to lunge, czyli wykrok, zakrok i tak dalej. I tutaj właśnie na tych 3 ćwiczeniach będziemy bazować głównie trening. Ok, pierwsze ćwiczenie jest to przysiad. I tutaj nie musi być to klasyczny przysiad i nie bez powodu właśnie nie wybrałem klasycznego przysiadu. Czemu? Ano dlatego, że po pierwsze, przysiad jest to bardzo trudne ćwiczenie technicznie i wiele osób będzie miało problem, żeby go zrobić poprawnie i wymaga to nauki. Następna sprawa jest taka, że przysiad jest to bardzo męczące ćwiczenie dla układu nerwowego. Jest to ćwiczenie, które angażuje całe nasze ciało tak naprawdę. Dlatego wybieranie przysiadu klasycznego, jeżeli zależy nam tylko na udach, nie na wyniku w przysiadzie, nie jest tak naprawdę najlepszym pomysłem i nie jest to według mnie ćwiczenie, które powinno znaleźć się w planie, które musi się znaleźć w planie, bo tak jak powiedziałem, są różne właśnie przykłady przysiadów i też przysiady można w różny sposób robić, żeby różnie angażować uda. Tutaj na filmiku widzicie, jak wybrałem przysiad bułgarski i też dla porównania pokazałem przysiad bułgarski, który wykonuje Asia i zauważcie, jak wykonany jest ruch. U mnie noga wykroczna, czyli noga, która jest z przodu, która jest na ziemi, jest bliżej i bardziej właśnie ciężar ciała przenoszę na nią, przez co też bardziej będę angażował czworogłowy uda, przez co bardziej będzie to knee dominant, czyli będzie tutaj dominowało kolano, a nie biodra, przez co właśnie bardziej zaangażuje czworogłowe uda. Jeżeli bardziej właśnie wysuniemy tą nogę do przodu i będziemy bardziej schodzić biodrami w dół, będzie to bardziej hip dominant i będziemy bardziej angażować wtedy właśnie pośladki czy dwugłowe uda. Dlatego właśnie wykonanie przysiadów może być różne w różnych ćwiczeniach i nie znaczy, że będzie któreś gorsze albo lepsze. Więc tutaj mamy tak naprawdę do wyboru przysiad klasyczny, mamy goblet squat, mamy przysiad wykroczny, mamy przysiad bułgarski i wiele innych. I tutaj taka ciekawostka, że jak chodzi właśnie o zaangażowanie czwórek czy innych części uda, to największy angaż będzie czwórek przy front squatach, czy overhead squatach, czy goblet squatach, a najmniejsze zaangażowanie czwórek, a największe pośladków będzie w przypadku przysiadu ze sztangą nisko, czyli low bar, albo przysiadu do ławki, czy do boksu. Drugie ćwiczenie będzie dotyczyło właśnie hip hinge'u, czyli właśnie tego bendu, pochylenia, i tu też również nie wybrałem klasycznego martwego ciągu, tylko martwy ciąg na prostych nogach. I czemu? Z tego samego powodu właśnie, co nie wybrałem tu przysiadu, dlatego że martwy ciąg jest to ćwiczenie, które angażuje całe nasze ciało, mocno obciąża układ nerwowy, jest generalnie męczące i trudne technicznie, ale też nie jest optymalne do zaangażowania na przykład dwójek, jeżeli na tym nam zależy, dlatego że dużo bardziej zaangażujemy właśnie przy martwym ciągu na prostych nogach i również też pośladki bardziej zaangażujemy. Dlatego właśnie tu wybrałem martwy ciąg na prostych nogach, ale też może być to martwy ciąg klasyczny. Do hip hinge czy tam do bendu też może zajrzeć się hip thrust, który również fajnie nam wpłynie na dwugłowe uda, ale też będzie to bardziej ćwiczenie na pośladki. Jest to też najlepsze ćwiczenie na pośladki, ale o tym będzie w innym odcinku. I tutaj również może być to martwy ciąg na jednej prostej nodze, może być to na dwóch prostych nogach, może to być rumuński martwy ciąg, może być to właśnie martwy ciąg klasyczny czy martwy ciąg sumo. Ogólnie w opisie podam 2 przykładowe plany, jak można sobie to rozłożyć w ciągu tygodnia, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, żeby właśnie optymalnie zaangażować te uda do rozrostu. I ostatnie ćwiczenie jest to lunge. Tutaj również pokazałem 2 różne opcje. Pierwsze to są wykroki chodzone, drugie to są zakroki. Zakroki według mnie są lepsze pod tym względem, że mniej obciążają kolano i są też łatwiejsze technicznie, łatwiej jest stabilizować ciało, dlatego że się nie ruszamy, tylko jesteśmy w miarę w miejscu. Ale mówię, wykroki chodzone
one również tutaj będą dobrym wyborem. Do tych trzech ćwiczeń można oczywiście dołożyć jakieś ćwiczenia izolowane. Jeżeli robimy nogi tylko raz w tygodniu, co nie jest optymalne dla ich wzrostu, to wtedy, żeby właśnie nie obciążać bardziej organizmu, można wybrać ćwiczenia lżejsze, na przykład uginanie nóg leżąc, które tutaj pokazałem, które zaangażuje fajnie nasze dwugłowe uda. Będzie to ruch tutaj od strony kolan, nie od bioder. Jest to też ćwiczenie właśnie, które nie będzie nas tak obciążało, więc możemy je wykonać bez problemu jako dodatek, ale tak jak właśnie powiedziałem, te trzy ćwiczenia, które wcześniej wymieniłem, jest to podstawa i jest to też, są to też ćwiczenia, które tak naprawdę nam wystarczą, żeby rozbudować te nogi. I tu jeszcze jedna taka moja mała rada, taki bro tip, który ja u siebie wcześniej stosowałem, to mówi się, że na duże partie powinno być powiedzmy około 9-12 serii, na małe około 6-9 serii i wiele osób uda liczy jako całość, czyli na 12 serii na całe uda. Ja zawsze robiłem to w ten sposób, że dla mnie czworogłowe uda była to duża partia, dwugłowe uda to była to mała partia, dlatego też wykonywałem od 15 do 20 serii na treningu na nogi, przez co one rosły w fajny sposób. I właśnie tutaj problem wielu osób jest taki, że nie lubią się męczyć, no to jest normalne oczywiście dla większości osób, przez co wybierają na przykład tylko ćwiczenia izolowane. Nierzadko spotykałem plan typu prostowanie nóg siedząc i uginanie nóg leżąc i to miał być cały trening na uda. No i oczywiście osoby, które tak robiły, były bocianami, nie bez powodu. W każdym razie, jeżeli chcecie właśnie, żeby te uda były fajnie zbudowane, to ja polecam serdecznie 2 razy w tygodniu robić nogi właśnie bazując na tych trzech ćwiczeniach. Wtedy wykonujemy na pojedynczym treningu od powiedzmy 6 do 12 serii w zależności od naszego stażu, w zależności od naszego celu. Na redukcji robimy mniej, jeżeli mamy krótszy staż, to robimy mniej. Jeżeli mamy dłuższy staż albo zależy nam na masie mięśniowej, to robimy więcej. I tutaj głównie jest tak, że mężczyźni robią za mało, kobiety robią za dużo. Dlatego serdecznie polecam właśnie spojrzeć na plan, który jest w opisie i na tej podstawie zbudować sobie plan na nogi. Także mam nadzieję, że podobał wam się ten filmik. Jeżeli chcecie zobaczyć najlepsze ćwiczenia na inne partie, to odsyłam do karty, gdzie będzie właśnie playlista najlepszych partii, najlepszych ćwiczeń na daną partię. Jeżeli podobał wam się ten filmik, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, dajcie suba. To by było tyle na dzisiaj. Pozdro!